Okej, proszę Państwa, tu się parkuje. Punkt się nazywa Rainbow. I jak się tu zaparkuje, jadąc na północ, tu jest taka skała. I po tej skale się wychodzi do góry, żeby zrobić piękne, widokowe miejsce tutaj. Proszę Państwa, na drogę. Wow, już widzę piękny widoczek. Przepatrzcie się. Wow, tylko że unbelievable. Czy Syboj to wyobrażacie? Zobaczcie. Co za widoczki. Wow. Niesamowite. Teraz tu na tą drugą stronę. Patrzcie się, jakie tu są widoczki. Unbelievable. Ok. Także tutaj na to miejsce widokowe polecam w południe przyjść. Dlaczego? Żeby też highway był oświetlony. I tu są takie dwa. To jest jedno i trzeba przejść jeszcze na ten drugi. Ok. Jak ktoś ma, proszę Państwa, zawroty głowy, to lepiej niech tu nie idzie, bo to jest naprawdę miejsce, gdzie można się zakręcić i polecieć. Ale zobaczcie, wow, unbelievable, wow. Można zejść na chwilę. I już jesteśmy. Zobaczcie. Jedno z najładniejszych widoków chyba na drogę w tym Valley of Fire, proszę Państwa. Ok. Przypatrzcie się, co się tutaj dzieje dookoła. Ta droga się tam ciągnie do góry i coś Wam powiem, że ten wave jest, proszę Państwa, kawał drogi na północ. Zobaczcie, jaki stan jest widoczek piękny. Punkt się nazywa Rainbow. Od Visitor Center, od tego budynku, proszę Państwa, jedzie się właśnie stamtąd. Rozumiesz? Piękna trasa. W południe, najlepiej w samo południe tu jechać, na północ, jak jest ta trasa oświetlona. Teraz już słońce, widzisz, chowa się na zachód i kurczę, już droga nie jest oświetlona, ale w południe tu trzeba przyjechać, tak żeby słońce było prostopadle i oświetlone. Dobra, spróbujemy tu zrobić zdjęcie, proszę Państwa. Także tak to wygląda. Coś pięknego, proszę Państwa, coś pięknego. Przypatrzcie się. Wow. Unbelievable. Proszę Państwa, jakie widoczki. Jakie widoczki niesamowite. 360 dookoła widoczki. Dobra, rób zdjęcie, bo goście idą. Proszę Państwa, tu. Przepiękne widoczki, zobaczcie. Wow.